Siedząc na wakacjach w Egipcie, patrząc na kamerach, co się dzieje nad stawem, widziałem tylko lód i śnieg. Poprosiłem znajomych, aby rozbili lód. Dostałem odpowiedź, że się nie da. Zatem nasunął się wniosek, że skoro się nie da rozbić lodu, to da się na niego wejść. Jako, że nazajutrz miałem wracać do Polski, to pierwsza myśl jest prosta. Oho, czas na łowienie podlodowe. A moim marzeniem jest złowić jesiotra spod lodu. Czy się uda spełnić marzenie? To się okaże w tym filmie. Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj podlodówka 2023-2024. Mamy 1 grudzień i zaczynamy sezon podlodowy, ale wpierw zobaczycie, jak ja się do tego przygotowałem. No dobra, jeżeli chodzi o sprzęt, to tak to się prezentuje. Wszystko to, co tutaj jest, to znajdziecie na sklep.rafisz.pl. Między innymi kołowrotki ja sobie dałem do tych wędek swoich. Kołowrotki takie typowe spinningowe, spławikowe. Tak się one prezentują, takie dość widoczne. Jako wędek, z wędek, moimi wędkami będą kawałki innych wędek, takich starych, niepotrzebnych. Albo szczytówki. Ja mam gdzieś wędki podlodowe, tylko ja dopiero dzisiaj w nocy wróciłem z Egiptu. A jak wyjeżdżałem do Egiptu, to nie było za bardzo śniegu tak dużo i lodu. A jak przyjechałem, to wszystko jest w śniegu. Ja przed wyjazdem sporo sprzętu zostawiłem na dworze, także wiecie, w Oltankach jakiś tam, ale teraz wszystko już śniegiem jest przysypane i nie jestem w stanie tego znaleźć i mi się nie chce znaleźć tego, więc będę improwizował. No dobra, więc taktyka jest taka, że kołowrotki mocujemy do szczytówek wędek na taśmę. Dalej, nawijamy żyłkę 0,16. Jest taka dość trochę gruba żyłka na lód, ale niech będzie. Będę używał dzisiaj zanęty jesiotr węgorz sum, ponieważ nastawiam się na jesiotry, bo mam w stawie dość sporo jesiotrów. Będę używał trochę tuńczyka, jakieś tam białe robaki, pinka. Zaraz spróbuję jeszcze ogarnąć czerwone robaki. No i do tego wszystkiego dodam aromatu szprotka, bo jesiotr to lubi. Tak samo śledź makrela. Na szczytówki dam dzwoneczki, bo w trzech wędek stanie, nie wiem czy będę upilnować. Jedna wędka będzie na spławik, dwie kolejne będą na zwykły haczyk z ciężarkiem a la mormyszka. Zanętę sobie przygotuję w domu, bo jest zimno od morza. Rozrabianie zanęty w domu. Dawno tego nie było, ale domyślam się, że skoro jest mróz i śnieg, to będzie zimno na dworze. A u mnie ręce szybko marzną. Więc zanęta jest od węgorz sum. I tak damy jej z, no, z pół kilograma. Ona zawiera sobie dużo mączki rybnej, która fajnie powinna zadziałać teraz w tym wypadku na jesiotry. Może też jakiś trogów fajnie, bo mam trochę trogów wstawić, czy mieltusy też. Oczywiście najpierw woda. Więc dajemy troszkę wody do zanęty. To wszystko fajnie przemieszać. No i troszkę zabusterujemy, tak aby ściągnąć te jesiotry w nasze miejsce wędkowania. Jak wiadomo, szprotka jest jednym z lepszych zapachów na jesiotry. Oraz dalej dodamy też aromatu śledź makrela. Niektóre z naszych aromatów trzeba wymieszać, bo one czasami tak się rozdzielają, ponieważ wiadomo, w nich jest kilka dodatków, ale często jest taki napis, żeby to wymieszać. Więc no, śmierdzi, czuć tutaj w domu, że śmierdzi. Dobra. I teraz to wszystko tylko wymieszać. Wydaje mi się, że nawet kulki zanętowe to ja sobie porobię też w domu. Dobra, masz pokazać, jak zanęta wygląda. Taka konsystencja. No teraz mamy takie słabe oświetlenie, więc troszkę może być słabo to widać. W każdym razie są jakieś tam pojedyncze kawałki zbóż, czy pieczywo fluo, ale też są pojedyncze kawałki peletu 2 mm, halibut, black halibut, kryl, takie wiecie, śmierdziele. Idealne pod jesiotra. W garażu pod domem wiosną sobie dałem taką skrzynkę, do której nawaliłem ziemi, czerwonych robaków, wiecie, tych dendrobenów, rosówek, gnojaków, jak zwał, tak zwał. Oraz, wiadomo, co jakiś raz tutaj coś tam podlewam, daję im wody. No i widzę, będę miał robaczki, więc jeszcze będę łowił sobie na robaki, które muszę zaraz najpierw wyzbierać. Dobra, a więc zaczynamy szukać ich. Chyba będzie mało, a nie, coś tam jest. Dobra, mamy już drugiego, więc fajnie mieć sobie w domu. Na wsi jak mieszkamy, to jest łatwiej, gorzej jak w mieście. Warto sobie gdzieś jakąś taką skrzynkę, czy jakąś tam sobie kastrę wrzucić i potem takie robaki przydają się w nieoczekiwanych sytuacjach. Mam już kolejnego, więc mam już trzy. Akurat fajnie, bo takie same małe. O, tam będzie czwarty. Więc własna hodowla robaków całosezonowa. One co jakiś czas się mnożą, co jakiś czas czasem coś tam latem, jak mam gdzieś ich dużo, tutaj sobie po prostu odrzucam. Dobra, zbieramy dalej. Takie robaki staramy się trzymać w kieszeni, tam gdzie jest ciepło, bo mogą zamarznąć i się popsuć. Właśnie, ja sobie teraz te robaki zbierałem, okazało się, że w garażu są moje podlodówki, więc sobie jakieś tam wędki wezmę, najwyżej będę miał na większą ilość tych wędek.
po drodze zaliczyłem sobie sklep, aby kupić jakieś tam śledzie, bo w końcu będę się nastawiał na jesiotra. W pierwszej kolejności biorę się za świder i idę wywiercić kilka potrzebnych mi otworów, przeremli, jak zwał, tak zwał. W ogóle ten świder to już mam 10 lat, no i prawie wygląda jak nowy. Dobra, czas wejść na lód. Ja już sobie wcześniej zrobiłem dwie albo trzy dziury i w ogóle mam tam takie jedno źródełko, które nie zamarza, więc z dna musi bić cały czas woda albo jakaś ciepła woda czy coś takiego, bo tam nie zamarza. Przedwczoraj było minus 12, wczoraj było minus 10, teraz jest minus 5. Lód jest niebezpieczny, ale o tym zaraz. Wpierw wiercimy. Gdzieś tutaj wywiercę kolejną. Daleko nie będę wchodził, wchodzę na wodę, która ma maksymalnie metr głębokości i wiercimy. Wywiercona. Okazuje się, że lód w różnych miejscach ma różną głębokość. Tutaj jest bezpieczny, 8 cm, niby bezpieczny jest od 8 cm. W innych miejscach jest 5 cm. Pamiętajcie, że lód tak naprawdę nigdy do końca nie jest bezpieczny i łowienie na takim lodzie to jest proszenie się o problemy. Tylko ja łowię u siebie nad stawem, gdzie znam głębokość, gdzie czuję się bezpiecznie i gdzie wchodzę na miejsca, gdzie jest maksymalnie metr wody. Na głębsze miejsca nie wchodzę, więc nie powtarzajcie tego u siebie, zwłaszcza młodzi widzowie, bo łowienie na takim lodzie to niebezpieczna sprawa. Łowię u siebie, wiem jaka jest głębokość, na wodę głębszą niż metr nie wchodzę, najwyżej sobie tylko jaja pomoczę. Może słabo to widać, tutaj jest jakiś wślizg, bo się właśnie wywaliłem, więc pierwsza wywrotka na lodzie, na śniegu, na zimie zaliczona. Na wędkę, na której mam na spławik, dam dwa czerwone robaki. Fajnie się wiją. Zamykamy do kieszeni. Idziemy z wędką w miejscówkę i bierzemy ze sobą dwie kulki zanęty. Dobra, tutaj mam około metr wody, więc też taki grunt ustawię. Mam wędkę. Zaraz delikatnie podwiniemy. O, niech opada. Dobra, spławiczek w wodzie. Jeżeli będzie branie, będziemy je widzieć. Otwieram kobum w wędce, aby ryba w razie brania mogła wysuwać swobodnie żyłkę. Żyłkę staram się kłaść na lodzie, przy ręblu, aby nie leżała tak na lodzie, bo może przymarznąć mi tutaj. Dobra. I dwie kuleczki zanęty. Jedna i w sumie to jedno tak rozrobię na dwie, aby lekko smużyło. Dobra, weźmie albo nie weźmie, zobaczymy. Jeżeli ktoś od kilku lat ogląda moje filmy, to wie, że ja pokazuję takie niekonwencjonalne metody wędkowania i to jest kolejna z nich. Jeszcze bierze normalnie w zimę, więc czemu by nie łowić na śledzia albo jakąś inną makrelę, skoro jeszcze o tej porze biorą, więc pod lodówkę na kawałek śledzika. Kojarzycie ten dźwięk? Podejrzewam, że tak. Jest to klasyczny dzwoneczek. Tutaj jest wędka z takim troszkę większym haczykiem i z ciężarkiem. Dobra, opuszczam to. O, ten śledzik tego fajną taką chmurę zrobił. Opuszczam to prawie na same dno. Trzeba pilnować, aby przelotki nie zamarzły. To jest płytko bardzo, około 90 cm wody. Ja w sumie ułożę na dnie tą wędeczkę. Odkręcę hamulec tak, aby ryba mogła wywijać żyłkę. I zamontuję dzwoneczek na szczytówce. Jeżeli będzie branie, będę słyszał. Dobra, by żyłka się wysuwała, by wędki mi nie wciągnęło. Kolejna wędka ma dwa haczyki. Na jednym mniejszym haczyku są trzy białe robaki, na większym haczyku są dwa czerwone robaki. Niech opadnie. Dobra, lekko jeszcze odkręcimy hamulec, aby ryba wędki nam nie wciągnęła do wody. I też dajemy dzwoneczek. Teraz podchodzę sobie do każdego przerębla i wrzucam kulkę zanęty. Bo wędek mam chyba 4 albo 5 rozłożonych. Zimą podczas łowienia podlodowego podstawą jest ciepłe ubranie, no i mega ciepłe i dobre. Ja w ogóle mogę polecić firmę Graf. Jest to chyba taka firma troszkę z wyższej półki, z tego co się mi się wydaje. Rękawice bardzo ciepłe, fajne jakościowo, bardzo dobre jakościowo. No i czapka też bardzo fajnie ciepła i tutaj fajnie, o Jezu, uciekła mi. I tak fajnie tutaj zamykana, więc to sprzęt luks do nabycia na sklep wędkarski.pl. Dobra, słuchajcie, nie ma spławika.
No wędce z pływikowej było branie. Pytanie, czy jeszcze ryba jeszcze nie ma? Bo z pływika nie ma, jak widać. Przykręcamy. Ajajaj, zamarzły mi przelotki. Jest pławik, ale pusto. Kurde. Branie było, robak jest. No nic, nie udało się. Ale to się nie odwlecze, to nie uciecze. Pierwszy dzień w całości minął bez brań, więc postanowiłem, że zostawię wędki na noc i albo w nocy przyjadę sobie sprawdzić, albo jutro rano, w końcu jestem u siebie nad stawem. W nocy ma być minus 7, więc jutro będzie jeszcze bardziej bezpieczny lód do łowienia podlodowego. Jeżeli ktoś w nocy przyjdzie czy coś, to mam całą masę kamer, które mnie o tym powiadomią, które mi o tym pokażą, które mi o tym wyślą powiadomienia. Tu wam się może wyświetlają przykładowe filmiki z kamer. Oczywiście tych wszystkich kamer nie pokazuję, bo to wiadomo, nie można pokazywać wszystkich kamer, aby nie każdy wiedział, gdzie one są pomieszczane, więc pokazuję tylko niektóre kamery. No i fajna sprawa, bo od razu mam powiadomienie na aplikacji, na telefon, bo one są na kartę SIM, te kamery bez prądu. Działają na solary, ładowanie solarne, w ogóle nawet jak jest pochmurno, to te solary i tak się ładują. I zużycie prądu jest bardzo małe, ale o kamerach będzie przyszły filmik. No i tak jak mówiłem, tak też postanowiłem, więc pojechałem w nocy, gdy było już ciemno, prawie o godzinie 19, zobaczyć, czy coś się działo z wędkami. Zwinąłem pierwsze 3 wędki, nic, a w następnej sami zobaczcie. Słuchajcie, mamy rybę na wędce spławikowej. Coś siedzi, ale czy uda się wyciągnąć? Nie wiem, się okaże. Się okaże. No, wstanę mi szotra. Coś jest. Kurde, ale nie wiem, czy mi nie wszedł jakieś przeszkody. Nie no, idzie chyba. No, jest na robakach, na czerwonym robaku. Wlazł jakieś ziele i strasznie powoli idzie. Okazało się, że przez czas, przez który mnie nie było nad stawem, jeźdźutr bardzo dużo żyłki wysunął i hol trwał bardzo długo. Kurde, puściło. I nie ma spółwika nawet. Chyba. No. Ale wywinął żyłki, a nie siedzi. Jest. No i zabawa trwa dalej. Ale muszę żyłki dużo wywinąć. Jest pod lodem. Musi być blisko, idzie pod bliżej. Jest, patrzcie, jest. Odejdź. Jest biały jeziotr. Albinos tak zwany. Patrzcie. Widziałaś? Nagrałaś? Mhm. Spadł, kurna. A nagrało się? Mhm. Był. Ajajaj. Niestety, marzenia tym razem nie udało się spełnić. Ale jedno jest pewne, na pewno nie odpuszczę i na pewno jeszcze kilka razy spróbuję w tym roku połowić na tym lodzie, dopóki nie złowię jeziotra albo miętusa. Którąś z tych ryb pod lodem muszę złowić koniecznie, więc czekajcie na następne filmy podlodowe.